Tej reprezentacji w szafie fana mogliście się nie spodziewać, a szkoda, bo przygotowanie tego odcinka i zdobycie tej koszulki było super zabawą. Co z tego wyszło, zobaczycie oglądając ten odcinek do końca. Dajcie mi też jakiś feedback, że się podoba, przez nowe suby z dzwonkami, łapki w górę i komentarze. Dzięki, zaczynamy. Jedyna. Liechtenstein jest jedyną reprezentacją na świecie, która przegrała mecz San Marino 0-1 28 kwietnia 2004 roku. Piłkarski Związek Liechtensteinu przyjęto do FIFA i UEFA w 1974, ale pierwszy mecz międzypaństwowy rozegrali w 1982. W eliminacjach zadebiutowali natomiast dopiero w 1994 przed Euro 96. Liechtenstein nigdy nie awansował na turniej Mistrzostw Świata i Europy. Pozostają im małe sukcesy, jak remis z Portugalią 2-2, czy rekordowe 4-0 z Luksemburgiem w eliminacjach do Mundialu 2006. Dwukrotnie wystąpili natomiast na młodzieżowych Mistrzostwach Europy. W 1998 po kwalifikacjach i w 2003 jako gospodarz. Większości reprezentanci Liechtensteinu grają w ligach szwajcarskich, bo w kraju ligi nie ma, odbywa się jedynie Puchar Liechtenstein. Peter Jele i Mario Frick. Pierwszy ma najwięcej, bo 132 występy w barwach reprezentacji Liechtensteinu, a drugi najwięcej goli, bo 16. Prawdziwe legendy. Jednak za największego piłkarza 50-lecia Federacja Liechtensteinu wybrała obrońcę Rainera Haslera. Największa porażka 1-11 to nie mecz, w którym Liechtenstein gromiła jakaś ekipa z europejskiego topu, a Macedonia w 1996. Zresztą nie tylko oni wyśrubowali sobie na Liechtensteinie rekord. 7-1 wygrała z nimi w 2008 roku Malta. A to już moja koszulka reprezentacji Liechtensteinu. Pierwszy, domowy niebieski strój te kary wyróżnia się kilkoma naprawdę fajnymi dodatkami. Przede wszystkim super herb z koroną, dodatkowo odciśnięty krawędziami w koło, kołnierzyk, logo producenta technicznego firmy Macron, a z przodu tak samo odciśnięty, widoczny pod światło, najbardziej charakterystyczny budynek w całym kraju – zamek Vaduz. Poza tym przypinka potwierdzająca autentyczność koszulki, oddychające boki i pachy, a od środka pod kołnierzykiem herb Federacji Piłkarskiej Liechtensteinu z dopisem jedna gra. Jedna drużyna dla kraju. Ten model M-Performance system wyróżnia się też z tyłu flagą Liechtensteinu, a reszta już tradycyjnie niebieska. Niebieski, a czerwony przycisk z subem, to o to was proszę o klikanie w niego z dzwonkiem. Dzięki i do następnego razu w szafie fanów.